Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Humankind, kochani. Nasza stolica tutaj. Natomiast, kochani, wojna, znaczy no nie toczymy jeszcze wojny, ale to jest moment. I będziemy z Maurami toczyć. Wy jesteście w epoce klasycznej, cztery gwiazdki. My jesteśmy w epoce średniowiecznej. No niestety troszeczkę będę musiał chyba przyspieszyć badania. Gdzieś, coś, jakoś, bo się zaczyna robić słabo. No i chyba zamiast tej... To będą tutaj dwie tury. Tu zostawimy. Natomiast mamy dodatkowe miasto piąte, tu. Które... No, potrzebuje żywności, więc... Więc to jest jedna tura. To jest 17 nauki, tu jest 31 przemysłu. No, plus jeden, niech to będzie sobie tu. Natomiast mamy dogmat kolejny. I tak, 81 na 80. Rezygnacja z luksusów, rozwijaj intelekt. Mamy plus 20 nauki na sojusz. Czci ród, to jest szybkość na lądzie na jednostkę. I floty, i maksymalna liczba świętych miejsc. I minus 10 kosztów dla jednostka przemysłu. Plus 15 przemysłu na placu głównym, czyli jeżeli dodajemy sobie te takie budynki w samym mieście. Nastroje wojenne. Super, za odrzucenie twoich żądań, ale to nie. Funduszy dla liczby szlaków, spoko. Wpływy na dzielnice rozrywkowe. Wydaje mi się, że ten czci ród, kurde, jest dobrą sprawą, bo w tym momencie troszeczkę idziemy w kierunku wojny. I można by mieć, kurde, szybkość ruchu większą. No. I tak zrobimy. I tak zrobimy, kochani. Tutaj niezależne ludy są. Mamy tę asymilację. To zostawimy na razie chyba. Nie mam pomysłu na ten temat. Obrzędy indywidualne w stronę indywidualizmu albo wspólnota. Tak, to by było dobre nawet. Odblokowuje działanie orszak. Tak, fundusz, aby zwiększyć stabilność miasta, albo minus 30 dla kosztu dzielnicy religijnej. Dobra, obrzędy wspólnotowe. Prowadźmy. Dobra, także to jest za chwilkę wojna, więc... oni są chyba pod działaniem mojego wpływu. Co oni tutaj siedzą w ogóle? Nie wiem, co oni będą robić tutaj za moment. Więc wydaje mi się, że albo będziemy stać tu. Tu są dzielnice już, nie? Więc tutaj nie przejdę. Żeby przejść, kurde, tu. No właśnie, to nie mogę przejść tędy. Więc musiałbym przejść dookoła. Natomiast, no oni są na dole, więc to można by przejąć jakoś. Zacząć, kurde, robić coś z tym. Bo żeby przejść tędy, to... Żeby zaatakować tu. Nie, no to tędy mogę przejść sobie śmiało. Chociaż to jest... Właśnie nie wiem, czy posterunek, czy co. Brak tego miasta. No można by to spalić, burn down. By kontynuować, należy wypowiedzieć wojnę. No ale można przejść tu. Pytanie 3. No ci troszkę dostali. Kogo wy tu macie w ogóle? Wojowników takich. Mamy łuczników, łuczników, wojowników. Bo tu mamy dwie jazdy, nie? Oni mają wojowników tutaj, więc wydaje mi się, że jazda by się bardziej przydała. Tu. I tak polecimy, a wy... Wydaje mi się, że spokojnie możecie śmiało przejść tędy. Dobra, jak wygląda sytuacja tu? Tu jest w miarę. 320 niestety. Jeszcze trochę tur potrzeba. Wytworzycie ten cud i dobrze. Tak, no i czekamy na te galery, kurde, nie? Sprawy handlowe, no. Są dwie tury. Więc git. Dobra. Stójcie tu. Wy natomiast mamy 5 ruchu. Można popłynąć dalej. Jest kawałek miedzi. 1600 mamy wpływu, więc jak najbardziej. Przyjdziemy tutaj na te miejsca. No i tyle. Jeżeli chodzi o ten... Nie wypłyniemy na głębokie morze.
Nowy. O kurde, 8 ruchu mają. Dobra. Coś się tutaj dzieje ciekawego. Ci idą na górę. Ci idą tu. Cerydwan. Właśnie, wypowiedzieć wojnę należy. Mógłbym. No. Skłonności, siema, siema. Można by wypowiedzieć wojnę, tylko... Wiecie co, schowamy się tu do lasu. Tu sobie przyspieszymy tych łuczników. Tych łuczników nie przyspieszę. W następnej turze. Chcę, żeby tutaj była pełna armia. Już nie chcę, wiecie, tego kombinować. Za bardzo. Są dwie tury. Okej. A jedna tura tu. No można by ich... Gdzieś tu. Najprawdopodobniej trzeba będzie... Nie wiem, czy ten statek w końcu wybudowałem tutaj. Nie, tu jest port tylko. Bo chciałbym ewentualnie mieć statek, żeby przepłynąć tutaj do nich i coś im, kurde, dziabnąć. Dobrze. Tu na razie stoimy. To jest moment. No. Tego, kurde, żelaza nie ma. No to jest przecież, kurde, podstawa, nie? Dobra. Wy też stójcie. Wy też stójcie. Ty, moja miła galero, wiesz co? Popłyń może po tej stronie. Nie galero, tylko... No. Mój pułku. I tyle. Wyprawy handlowe, słuchajcie, mamy wreszcie zrobione. Super. I to jest biuro celnika. To jest fundusze na placu głównym. I tak też zrobimy. Więc wy wreszcie możecie wypłynąć. No. Płyńcie tu. Jakoś. Super. Masakra. Dobra. Opłyniemy sobie tu. I zobaczymy. Ci natomiast przyszli tu. Czy ja mogę was jakoś zaatakować? Nie mogę. 117 na 104, tylko... Tu widzę, że nie ma jakichś specjalnych, kurde... Chociaż wiecie co, jak ja zaatakuję w ten sposób, to będziemy mieć przewagę. Z tego względu, że będą mieli tylko jedną jednostkę. Oni mają gdzieś się rozstawić. Bijemy ich. Bitwa ręczna. No właśnie, mamy wsparcie tego pułku i wsparcie tu. Tylko kogo ja tu mam? Uczników. Chyba, żeby uczników dać? Nie. Nie mogę dać tak. No trudno. Będzie konnica. No dobra. Także oni nie mogą się, kurde, ten. Dobra, git. Nie może zaatakować celu naziemnego, nie szkodzi. Może. Bordaż, czy nie może w końcu? Nie może. No i stąd my też nie wyjdziemy, bo nie mamy tego. Ale to nie szkodzi. No właśnie, widzicie, kurde, jest taka akcja. Także oni stoją w tym miejscu jak durnie. Także jedna jednostka zginie i pojawi się w tym samym miejscu następna. No nie zrobię. Zaczyno. No można by wypłynąć z tamtej strony. No chyba, że oni wypłyną stąd faktycznie. Wiecie co? Zostańmy tu na moment. Zobaczmy, co się wydarzy. No właśnie, celu naziemnego nie mogę. Oni się tu rozbiją o nas, tylko że oni mają tutaj, kurde, ten, nie? No mógłbym ewentualnie tę jednostkę odsunąć. Tę jednostkę tu. Tu wsparcie łuczników, którzy mogliby zaatakować od razu.
I tyle. No i to jest pierwsza bitwa, nie? Z kilku. No właśnie. Bitwa ręczna. Wyglądałoby na to samo, nie? No to konnica, kurde. Tylko wiecie co, dostaniemy troszkę. Nope. No mogę się wycofać tam. Mogę zaatakować tu. Tylko dostaniemy mocno. Ewentualnie. Mogę wybiec tam i strzelić. Troszeczkę strat. I podejść tu po prostu. I się bronić. Wtedy mamy, będziemy mieć bonus do obrony. Zobaczcie, kurde, dużo obrażeń dostajemy, nie? Dobra. I to jest kolejna jednostka. Tylko właśnie nie wiem, czy chcę z nimi się walczyć dalej. No mamy łuczników. Bo można, wiecie co, walczymy dalej. Chociaż można by to natychmiastowe zwycięstwo zrobić, ale wydaje mi się, że jednak nie. No i to jest to samo ustawienie. No. Czyli co, tą jednostką wybiec tam. Tutaj wsparcie łuczników. A wy tu. No zobaczcie, że dostajemy troszeczkę tutaj, nie? Więc się powstrzymamy. Jeden koniu. Padł. No i możemy kolejną bitwę zrobić. Ale chyba też z automatu to zrobimy, chociaż... No, nie będę kombinował tutaj. Dobra. Rozwalili nas? Tak. O, skurczysyny. No ale mają, wiemy, że mają dostęp do żelaza. I tyle. I to jest, słuchajcie, to są cztery bitwy. Także... przekaż nok. A my nie mamy te... Ja nie miałem wojny z nimi. No, gdybym wypowiedział im wojnę, kurde, to mógłbym ich tutaj dziawnąć mocno. No, a oni mają tutaj tak.
Rydwan, 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 Rydwan. Wiecie co? Wypowiemy tę wojnę. Co tam trzeba? Pakt unii agresji. Nie, nie. Zresztą oni też tam, kurde, podwojenkę podchodzą, nie wiem, czy widzieliście. No, chociaż to wyżej 50% trzeba by mieć, nie? Żeby wojnę wyprowadzić. Właśnie mamy tutaj jedną armię. Oni mają tych tu. I to tyle. No, dobra. Oni by wtedy mogli do nas tu przyjść, tylko że zanim przyjdą tutaj do nas, to nie wiem nawet którędy. Tędy chyba tu. Ewentualnie. My jesteśmy tutaj. No, można by tych łuczników zrobić jednych, których straciliśmy. No. To jest jedna tura. Nie, to są dwie tury. I przeprowadzić, bo i tak tu będziemy. Czy jakoś opłynąć nawet, bo teraz możemy wejść, kurde, do morza. Opłynąć, dołączyć się, coś, jakoś, którędyś. No, to nie będzie głupi pomysł. Dobra. Mój miły, wypowiadam ci wojnę. Stan wojenny. Zaatakowano was, to prawda. Nie przeczę. Więc... Nie wiem, czy nie mają wsparcie wojenne, czy nie. Można by zaatakować ich z tej strony, ale nie chcę. Wolałbym z tego miejsca. No i jest okej. Tu jest Rydwan. Tu są wojownicy. Ale nie wiem, czy oni nie mogą objechać, więc wydaje mi się, że tutaj sobie staniemy. Tu sobie przejmiemy. Nie wiem, czy tutaj oni mają wsparcie w ogóle. Nie, nie mają wsparcia. Nie mają wsparcia. Dobra. On to nie szkodzi. Nawet jak mają, to spoko. Together. Z tej strony. Zresztą to jest ten sam poziom, nie? Tam nie dojdę. Dobra. A jeszcze przez rzekę, kurde, przechodzę. Brak dostępu do tego miejsca. For real! Dobra, wiecie co? Staniemy sobie tu. Nie wiem, czy ten Rydwan poleci. No. Z dołu atakujesz? Durniu. No trudno. I cyk. Dobra. Gwiazdka militarysty jest na tej epoce, super. No mają tutaj jeszcze Rydwan i tych. Co prawda my nie mamy już punktów ruchu, ale nie szkodzi. I ten Nok tutaj, spróbujemy zaatakować, prawdopodobnie go zburzymy albo coś, nie wiem. Dobra. Tu jest jedna tura. No już tego nie mogę przyspieszyć niestety. Tu jest to. Wystójcie. Grób w głębinach, słuchajcie. W Mykene. Wielki nadmorski ośrodek posyła swoje statki rybackie wzdłuż okolicznego wybrzeża. Jedna z załóg dokonała ostatnio zaskakującego odkrycia. W płytkich wodach leży dobrze zachowany wrak starożytnej galery. Po krótkim rekonesansie doświadczona Nurek oferuje, że zbada ją razem ze swoim zespołem i obiecuje oddać Imperium określoną część skarbu. Ostrzega, że to nie jest zadanie dla amatorów. Jaka jest twoja decyzja? Nasze wojsko może samo zbadać ten wrak. Skarb jest wart ryzyka. Albo umowa, należy skorzystać z usług profesjonalisty. Jeżeli nie ponosimy ryzyka, no to spoko. Albo nie zakłócajmy spoczynku zmarłych, żeby nie obrazić ich bogów.
fanatyczne. To jest plus 25 wiary, spoko. Więc co zapłacimy? Mamy 150, mamy 262. Myślałem, żeby użyć tych pieniędzy trochę, ale... Ale nie będziemy ryzykować. I git. Czy coś się okazało tu? Co to jest za bomba? Nowe roszczenie. To jest gwiazdka militarysty. Tak, to były tamte. Odrzucono pokój, dostępne roszczenie. To są te bitwy. Skąd ja mam 412 zeta teraz? Aha, że oni mi zapłacili 150 zeta. Dobra, myślałem, że to ja zapłacę 150 zeta. Wiecie co, no to kończmy tych włóczników. Z tym, że to jest nieskończoność tur. Jak to jest zrobione? Aha, jest nieskończoność tur, bo nie mają miejsca. Dobra. W takim układzie git. Tego nie chcemy w takim układzie. Możemy dorzucić to. Piramidy. Chyba, że coś innego. Możemy stworzyć statek ewentualnie w porcie, który dopłynie i będziemy atakować tutaj te wybrzeża. Może to nie być głupi pomysł, ale... No ale mamy port, chyba że to jest ten port rybacki. Plus 4. Na tym terytorium istnieje dzielnica? What? No przecież pod Mykenę to jest, no. Dobra. No i tu wtedy. Okej. Stwórzmy jedną. Ty płyń tam, ty płyń tu. Dokładnie. Dobra. Ekran technologii. Mamy podbój. Przyłączanie posterunku, spoko. Ewentualnie konnica. Plądrowanie. Mogłoby być niegłupie. Retoryka. No ten limit miast, kurde. Bo mamy to miasto dodatkowe, więc pójdziemy w tym kierunku. Dobra, co się dzieje tutaj? Tu jest zwycięstwo, wybrano kulturę, Maurowie z Anglikami są, dobra. Wsi. W epoce średniowiecznej. To jest wojna. Co prawda nie wiem jak długo potrwają w tej epoce. Natomiast widzę, że oni się tutaj rozdzielili, bez sensu trochę. Jak was tutaj zaatakować? Bo tędy nie, tędy jest za daleko. Tu jest... w miarę. Tędy... tędy będzie lepiej. Together! Dobra, łucznicy, łucznicy... Tu jest ok. Oni co prawda tutaj mają... wsparcie, ale jest ok chyba. Dobra. Tu niestety nie widać. Kto tam jest? Dobra, ci dostaną mocno, ale nasi wojownicy również. Więc się chyba tutaj będziemy bronić. Tu jest pod górkę. Tak? Nie, tu są obrażenia, przekraczanie rzeki w ogóle. Więc w sumie tutaj też się możemy obronić przez chwilę. I tu też. Po 24. Bo oczywiście leci jeszcze Rydwan, który nas zmiecie chyba. Nie zmiótł nas, całe szczęście. Dobra, to zróbmy tak. Nie wiem, czy się nie wycofamy tu. I tu będzie Rydwan, bo kwestia jest... No, zróbmy tak. Kurde. Nie wiem, czy ich zabijemy teraz. Bo widzicie, to jest taka szansa, że chyba nie. No wy przejdźcie tu. Brak dostępu do tego miejsca naprawdę.
stracimy tych kurde mieczników. Mógłbym zaatakować stąd i zginąć. A to jest przez rzekę to do przejścia. Dobra, oni zginęli. No i albo nam kurde, no nie wiem. Też jakbyśmy zaatakowali ten Rydwan, to może nie być źle. I ten Rydwan z góry, pytanie, że nas rozjedzie, czy jednak nie? Nie. Fuks. Fuks, kurde. Dobra. Bo tędy nie wjadę, bo to są ci. Gdzie przegramy tą bitwę. I ten noc został, no ale chciałem wrócić, żeby się kurde ulepszyć. Ale widzę, że nie będzie takiej możliwości. Ale to, tędy nie możesz przepłynąć faktycznie. Zakrętować się i tędy, to są cztery tury. Tu są trzy i wejście. No nie wiem. No chyba, żeby się wrócić faktycznie. No i chyba tak zrobimy. Płyniemy tu, co by widzieć, czy ktoś się werbuje. To jest kurde za wysoko, żeby widzieć. To jest za jedną turę. Tak. Stary, zrobili te żelazo? W ogóle nie. No po co? Tak to byśmy wykupili to od razu. Co wy robicie tu? Mam nadzieję, że oni tutaj nie przyszli nas kurde plądrować, bo będzie słabo. Mamy tę armię gotową już, 8 ruchu. Git. O. No i właśnie, pytanie, czy idziemy na dół? Wydaje mi się, że tak, nie? Tu. Tu jest kto? Jest obóz. Tylko czemu oni się, kurde, obozują tutaj? Zaraz to zmieciemy. Z powierzchni. O, 5 tur, 13 tur, 13 tur. Tutaj w Romie ewentualnie można by to dorzucić. To jest w sumie 9. Za jedną turę, no i to będzie jakoś w miarę wzrastało chyba, nie? Tu jest ok. Rezerwy strategiczne. A tu są rezerwy strategiczne. Patriotów, no. Dobra, pieniądze są ok, nauka jest ok w miarę, jedzenie jest ok. Tutaj za 5 tur dopiero, ale wydaje mi się, że też jest ok wszystko. Mamy 66 przemysłu, 5 jednostek żywności, naprawdę? Tylko? What? Coś mi tu nie pasuje. Nie wiem, czy jakaś kurde irygacja zalewowa by się tutaj nie przydała, albo coś innego. To jest dwa żywności na rolnika, no, ten magazyn zbożowy. Targowisko, no, ten magazyn zbożowy. Tu jest za mało, kurde, tej jedności. Żywności. No, to jest 62, tu jest 20, my tu mamy 5, nie? Aj, kurde. Tu natomiast 16, no to tu jest więcej, kurde, żywności. No, ale tutaj mamy chyba dzielnicę już zrobioną. Naukowa. Tu jest rolnicza, tu jest targowa, tu jest rozrywkowa i tu jest kolejna rolnicza, no. Spoko. Tutaj by się port jeszcze też przydał, wydaje mi się. No nie? No. Git, ale to po tym już jak się porobimy inne rzeczy. Kurde, tam jedź. Nie, właśnie nie wiem. A, bo to jest wasze. Super. Kurde, z Anglikami, znaczy z Anglikami. Mówię z Anglikami, bo oni zazwyczaj są czarni, są Anglikami. No właśnie, z Grekami, kurde, gdyby wojnę poprowadzić, to by było spoko. Dobra. Tu jest jeszcze armia. Nasza jedna, dobra, popłyniemy tu. No, tu są perły, słuchajcie. Dwie przecz. Ja mogę zrobić
coś z tymi perłami. Tu są handlarze ryb. Chyba nie. Fundusz na port. No, to też jest fajne. Ale wydaje mi się, że tę piramidę chciałbym zakończyć. Dobra, żołnierska dola, słuchajcie. Trwająca wojna drenuje Imperium. No nie do końca, bo 160 zeta dostajemy. Bitwy toczone przez tweliczne armie wiążą się z wysokimi kosztami kapitału, zasobów i naturalnie krwi. Musimy zająć się kwestią opłacania tych przedsięwzięć. Możemy pójść w żołd. Znaczy, musimy iść w żołd. Wtedy mamy stabilność, która okupuje. Stabilność na garnizon, spoko. To jest regularny żołd. Albo plus 50 funduszy splądrowania, plus 4 premia do zdolności bojowej podczas plądrowania. To jest kurde fajne, otrzymywanie z łupów. 628. Wpływów. No. Będziemy plądrować. Performance-based incentive payments. Dobra. Git. Tekstury. Zobaczmy, co tu się dzieje. Bo tutaj armię zlikwidowaliśmy wszystkie, nie? I teraz albo możemy się cofnąć na nasze terytorium. Właśnie nie wiem, czy tutaj dostajemy ten... Jeżeli my jesteśmy tu... Bo tu są dwie tury. A żeby wejść tędy... Wiecie co? Wrócimy się na chwilkę. Nie chcę stracić tych jednostek, zwłaszcza, że mają tutaj awanse, gwiazdki w ogóle. Awanse nam nic co prawda nie dadzą. Nie, nie specjalnie. Nie, nie chcę was atakować. To podejść tu po prostu. Mam nadzieję, że to... No i tu jest elegancko. To jest kolejna armia, wiecie co? Idziemy plądrować to. Bo to nie może tak być. Idziemy spalić ten obóz. Wydaje mi się, że i tak będziemy wsparcie mieli z tego miejsca tu, gdyby chcieli nas zaatakować. Jedna tura lądrowania. Ci coś kombinują tutaj. A wiesz co? Podpuń tu. Zobaczyć jak najdalej, nie? Co jest, ale nie ma nic ciekawego. Dobra, pójdź tu. Ty tu siedź. Miej baczenie. No bo gdybym przypłynął tutaj, to nie będę miał większej widoczności. Dobra. Okej, okay. Przynajmniej coś się dzieje ciekawego. Jak wy tutaj? Go. Już miasto mają. Następnej turze. Dobra, my płyniemy wzdłuż. Chociaż tak kurde, dzielenie się mapą to nie byłoby takie wesołe w tym momencie. Dobra. Gdzieś tu wzdłuż. I git. Dobra. Wy powoli. No właśnie nie wiem, czy ich kurde chcę zaokrętować i popłynąć wzdłuż wybrzeża tam. I się spotkać gdzieś tu i dołączyć. I chyba tak zrobimy. Bo mógłbym zobaczyć tutaj... Czy coś się dzieje ciekawego, wiecie co? I najpierw chyba pójdziemy zobaczyć, co się dzieje ciekawego. No, wleź w górkę. Naprawdę nie widzę tutaj nic? Tego miejsca? To są lasy i dlatego pewnie. Znaczy nie, to nie są lasy. To jest teren, znaczy no, lesisty, nie? Ale nie lasy takie. Dobra. Sieć. O, ty możesz wrócić ewentualnie. Wiesz co? Wróć tu może. Coś znajdziemy? Jakiś skarb albo coś? Faktycznie się zaokrętujemy, przejdziemy dookoła, bo nie chciałbym tutaj... powodować jakichś problemów. Lądrowanie udane, elegancko, także mamy trochę pieniędzy. Ci dostali. Dobra, idźcie se stąd. O kurde. No, hoplites. Oni mają, kurde, 8 punktów ruchu. Nie ma tutaj dróg, niestety. Dobra, tak żeby zaatakować was tu, najlepiej tędy, ale tu potrzebuję dwie armie, więc... Przynajmniej dwie.
Podejdziemy tu. No można by tych ewentualnie dziabnąć 7 tur, kurde. Aj. Jak to wygląda? 410. Wiecie co? Ten magazyn zbożowy może chyba przyspieszymy. Z 1 za 2 tury. To jest 11 żywności dopiero, nie? Żywność na rzece. Ale my nie mamy... Tu mamy dzielnicę rolniczą jedną. Mamy łuk triumfalny. Tu jest dzielnica rolnicza druga. Że ona nie jest na rzece. To jest ten problem. No nie, plus 2 żywności na rzece. No możemy pójść w dzielnicę rybacką. Port mamy. Tu. Plus 3 żywności tutaj. To by nie było głupie wcale. Ja robię targowisko, co prawda, ale... Ale 4 tury, no. Jest za mało żywności, ja chciałbym po prostu pójść bardziej w tym kierunku i przerzucić parę jednostek właśnie może w naukę. 159. 34 nauki. 7 tur. Prawda, nam to nie zwiększa nic. 53. Wiecie co? To nie jest głupi pomysł, ale tak naprawdę. Tak widzę. Tu jeszcze to robimy. 28 jednostek ludności musiałbym zużyć. Mają jakąś ropę naftową czy inne bzdurki. Dobra. Nie wiem, co ci kombinują. My tu jeszcze chwilkę się leczymy. Ta armia będzie raczej wsparciem gdzieś tam. No można, mógłbym powymieniać jednostki jakieś. Na przykład łuczników albo coś. No nie. I zostawić armię, która się tu będzie leczyła. I w sumie mieć tutaj 4 jednostki łuczników. I jazdę jakąś, tą lepszą. No może to nie być głupi pomysł. Dobra, chodźcie tu. Tak. Follow me. Okej. No i dobra. I ta armia... Nie wiem, co tu się dzieje. I ta armia będzie sobie po prostu tutaj siedziała i leczyła i czekała na tego jednego włócznika, który przyjdzie. Natomiast z tymi dwoma armiami tutaj mamy 4 łuczników, tutaj mamy 6 w sumie łuczników, tylko jedną jednostkę do ataku. To trochę mało, jak atakowanie miasta. No można by ich w sumie, wiecie, dziabnąć łucznikami wszystkich. To jest kurde dobre miasto, słuchajcie. Oni mają tutaj sporo dzielnic przemysłową. To jest, nie mam pojęcia jaka, tu jest ktoś. No? Aha. Postaw stopę na niezamieszkanym kontynencie. Super. Ale to oni i tak byli przecież tu. Chyba, że to jest kontynent, a to jest taka jakaś wyspa i tyle. Natomiast my tu, kochani, zajmij terytorium, gdziekolwiek. 11. 7. Nie, no jakieś takie miejsce, gdzie bym miał kurde miejsce. Tutaj to tak se mocno se. No, mógłbym zasiedzieć tu. Wiecie co? Dobra, pójdźmy w głąb wyspy. Over this way. Jakoś cofniemy się po tą miedź może? I tu... Nie wiem, czy dostaniemy, czy nie. Dobra, wy... Wy tu. I na morze. Tu mamy 2 jednostki ruchu. Zaatakować. Tędy. No ten awaryjs mógłbym coś z nim zrobić. Ale nie chcę czekać specjalnie.
żeby Maurowie tutaj nie zrobili. Ziemia i wolność, żeby Maurowie nie rośli w siłę tutaj u nas. Nasze imperium to wielki, wspaniały kraj, pełen gór i łąk, rozciągający się przez niezliczone mile i obfitujący w dziwa i tajemnice. Przez wiele pokoleń twój lud podporządkował sobie wiele jego zakątków. Przyszła jednak pora odpowiedzieć na pytanie, do kogo tak naprawdę należą te ziemie. Więc mamy prawo do ziemi. Zamiast funduszy, zamiast wpływów będzie można przyłączać, ewentualnie, jeżeli będzie to ziemia dziedziczona. Natomiast jest to wspólna ziemia. Żywność na liczbę przyłączanych terytoriów. To może być też, kurde, nie głupie. Zostawimy to. Na razie. Także dajcie znać, kochani, w komentarzu, co proponujecie, bo będą raczej dwa odcinki teraz w tygodniu, także to jest ten drugi odcinek, więc jak najbardziej we wtorek następny i do tego czasu myślę, że zdążę przeczytać komentarze. Ty płyniesz gdzieś tutaj. Jakoś nie wiem, którędy płyniesz. No, dobra. Koniec tury. Tu się obawiam, że... I kurde, zaraz wyjdą stąd. Ci tu biegają. No właśnie. Nowie na mnie inaczej patrzą, słuchajcie. Jesteście podejrzliwi. No słuchaj. No trudno. To może do kompromisu. Są zaniepokojeni twoimi ostatnimi zachowaniami. Szukają pokojowego rozwiązania. Słuchajcie. Nie wkurzać mnie. To będziemy żyć w pokoju. Ops. Ops na wodę. Dobra. To jest ta jednostka, ale wy tutaj, kurde, nie dojdziecie na czas. No ja sobie tutaj wejdę. I zobaczymy, co tu się dzieje. No, oni będą mieli trzech przynajmniej. No, ci łucznicy by się przydali. No, to mamy dwóch łuczników i można to po prostu, wiecie, trzymać długo. Ale wtedy nie wiem, czy wsparcie może dotrzeć w trakcie już trwania bitwy, nie? Dobra. Wy tak naprawdę. Idźmy tu. O! Git. 20 zeta. Przejdźmy tu. Zobaczyć, jak ten ląd jest duży. I wybrać najlepszą miejscówkę. Właśnie nie wiem, czy oni tutaj będą chcieli wejść, czy nie. Czy co oni kombinują. No. Nie będę się bronił w tamtym miejscu. Dobra. Ta armia. Niech sobie tutaj będzie. Ty sobie bądź tu. Ty płyń na dół. To jest koniec tury. O kurde. Obniżyli. Traktat. No, ja mogę ci, stary, obniżyć, kurde, te miasta i wtedy nie wejdziesz tu nigdzie. No właśnie, pytanie, czy oni tutaj płyną do nas, bo to jest okrętowanie i za chwilkę wejdą. Więc nie wiem, czy nie przejmiemy, kurde, tego posterunku tutaj, w sensie tu. Jest 14, 12, 5, 15 i 6. Tu jest dobre miejsce, ale tu mi nie pokazują dobrego miejsca. No bo tutaj będzie nauka, nie? Wśród gór. Nie, nie będzie nauki wśród gór. 14 i 5. No to 15 i 6 jest lepsze na pewno. No. Jest to, ma to pomysł? Ma to pomysł. Czy jest to pomysł sensowny, wiecie co? Wprowadzamy to. Niech oni spadają stąd. No. I bym zamknął granicę, to jakbym się dostawał? To będzie moje. To jest ich. To jest ich.
I tu jest ta ziemia niczyja ich, więc się nie dostanę na ląd. Więc nie mogę tak zrobić. Ewentualnie tutaj miedź. Coś pokombinować. No, można pobiec szybko po miedź. Tylko chyba nie zdążę. Więc popłyniemy może tędy. Nie wiem, czemu tak raszuję akurat te posterunki, bo już nie gram ekspansjonistami. Ale dobra. Tutaj troszeczkę mamy możliwości. Bo jak zaatakuję tu... To ile tych armii mamy? Chyba tak zrobimy. No. No możemy ewentualnie zrobić taran. Chyba nie mogę. Obywatele. Dobra. Goście są tu. Pytanie, czy nas zaatakują stąd tu? Wydaje mi się, że nie. I tutaj można by łuczniku dziabnąć. No konnicę musiałbym wycofać. Wstawić... No konnica taka se jest, powiem szczerze. Tutaj. Do obrony. No mamy łuczników full. Tu. Tu. Tylko ta konnica nie wyjedzie nigdzie. To musiałbym zrobić tak, tu. Poatakować. Nie wiem, czy stąd będę widział, chyba nie. No, coś takiego. Wydaje mi się, że tu jest za wysoko. Na to. Obywatele. No i tutaj nie wiadomo, bo nie ma ścieżki do tego miejsca, wiadomo. Może oni wyjdą z tego miasta, więc ich otoczymy. To jest chyba niżej, nie? Więc na razie się powstrzymamy. No tutaj mógłbym dziabnąć, ale to jest, słuchajcie, mamy dogodną pozycję, że jedne jednostki, natomiast oni mają fortyfikacje i się bronią, więc nie będziemy tego robić. Mogą nas zaatakować tutaj, super. I jeszcze mogą obejść od tylca. Także straciliśmy tych łuczników w tym oto miejscu. No nie, kurde, nie ten. Aj, w tym momencie nie dziabną nas. No można by objechać ich, czy nie? Nie, nie wiadę z tędy tu na górę, więc to jest bez sensu. Wiecie co, staniemy sobie tu. Tu. Bo stąd, żeby nas zaatakować, będą musieli zejść na dół i wtedy. Jeżeli będą próbowali jakichś sztuczek. No, że tych łuczników, kurde, głupio tutaj straciliśmy. Byłem przekonany, słuchajcie, że to jest za wysoko, tak jak tutaj. Stąd nie można podejść tu. No właśnie, o to chodzi, żeby oni... stąd... wybiegli. Ta milicja, powiem szczerze, całkiem niezła jest. Jest, kurde, sporo. Sporo miejscówki, wiecie co? Aha, no tak, bo tu jest konnica. Mamy jeszcze jednych łuczników w sumie. No wiem, że na oblężenia nie powinienem konnicy brać, no ale... Ale... No. Dobra, słuchajcie.
To jest git. To jest przejęte. Ale wydaje mi się, że nadal tak czy inaczej mogę chyba tą plądrować, nie? A może i nie. Że no nie mamy teraz ruchu, ale... Wydaje mi się, że jest coś takiego jak, kurde, plądrowanie przejętego... przejętego miasta, żeby to na przykład zniszczyć. Jest taka opcja. Tylko trzeba to zrobić do momentu, kiedy... Chyba, że nie mam, bo jest zablokowane. Coś. Nie wiem. Kochani, natomiast... całkiem nieźle nam ta wojna idzie. Wy jesteście... Paktu nieagresji. Gdzie wy jesteście? Wiecie co? Spoko. To jest git. Handel. Spoko. Handel wszystkim. I accept it. 45 zeta lub poczekać 5 tur. Wiecie co? Co wy macie w ogóle? Jednak marmur, papirus. A, pokupujemy różne rzeczy. Klejnoty. To jest 471. 516. Droga morska 513. Co mi marmur daje w ogóle? Przemysł na pracownika, spoko. Stabilność. I na wszystkie miasta to jest 5 przemysłu. Marmur jest dobrą sprawą. No, trochę kasy wydajemy na to, ale... Ale wydaje mi się, że spoko. Jeszcze cię na zakup, wiem. No, marmur jest ważną sprawą, wydaje mi się. Sól wydaje mi się, że mamy, nie? Skądś. No. Dobra, a oni są tutaj obok. Dobra. Oni mają w ogóle bitwę tu prowadzą. A właściwie tak. Hunowie atakują, kurde, tych. Co tutaj się dzieje w ogóle? Ale spoko. I to jest jakiś kontynent, który jest... Nie za tego, nie przejęty. Natomiast... O te konie... Nie wiem, prawdopodobnie będzie jakaś wojna tutaj z Grekami w przyszłości. Natomiast, kochani, to... W kolejnym odcinku, prawdopodobnie. Znaczy, no, gdzieś tam w przyszłości. Kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.